Kłaniamy się Państwu. Izydor Młoczkowski, ja Stanisław Piotr Gajda w kolejnym programie z cyklu Piotrkowianie. Znani, nieznani, dla jednych bardziej znani, dla innych mniej znani, ale prezentujemy w sumie ludzi kreatywnych, ludzi z pasją, którzy mają marzenia i mają determinację, aby je spełniać. Ludzi, których warto znać i z których należy być dumnym. A dzisiaj gościmy w przyjaznych niezwykle pomieszczeniach Stowarzyszenia Busola, a gościem naszym, to my jesteśmy gośćmi, ale bohaterem dzisiejszego spotkania jest Bartek Gumulec. Dzień dobry. Teraz będę mówił, kim ty jesteś. Reżyser, pedagog, człowiek teatru i kabaretu, aktor, prezes Stowarzyszenia Busola. Co pominąłem? Wszystko gra. Na pewno coś pominąłem. Wszystko gra? Nie, wszystko gra, tak, tak. Bartku, jakiś czas temu rozmawiałem z twoją żoną Magdą i to była bardzo interesująca rozmowa. Ona jest kobietą, więc tak, była tak. Pierwsza. Wiadomo było, że w następnej kolejności spotkam się z tobą i z tobą chciałbym porozmawiać o tym, co robisz, co cię interesuje, o twoich pasjach i zainteresowaniach. Rozmawiając z Magdą, jakby wysnułem taki wniosek, że w twoim życiu dwie kobiety odegrały bardzo ważną rolę. Magda, która jest twoją żoną w tej chwili. Tak. I Elżbieta, świętej pamięci Elżbieta Łągwa-Szelongowska. Która była pierwsza? Chyba podobnie, bo ja mam w taką tak, romantyczną historię, że w mojej żonie zakochałem się w czwartej klasie podstawówki i wiedziałem, że to będzie ona w przyszłości. I to opowiadamy nieraz jako taką śmieszną anegdotę rodzinną, ale to fakt. I w tym samym czasie też poznałem Elżbietę Łągwę-Szelongowską, która przyszła do pracy w Piotrkowskiej 18 jako pani nauczycielka, świetliczanka, wtedy tak kolokwialnie o niej mówiliśmy. I to było bardzo, bardzo zbieżne, jeśli chodzi o daty. No ale faktycznie od tego momentu się wszystko zaczęło. Od spotkania z Elżbietą, od tego, że i spotkania z Magdą, z którą razem działaliśmy w Teatrzyku Zielonym założonym przez Elżbietę, który później rósł. My wraz z nim przeszliśmy do Miejskiego Ośrodka Kultury, Teatr Zielony i później chyba sami więcej, inaczej, ale na pewno dzięki Elżbiecie bardzo dużo. Piotrków nie ma stałej sceny teatralnej, a zapotrzebowanie na teatr wśród ludzi, wśród publiczności jest ogromne, znaczy świadczy frekwencja na spektaklach, które czasem się odbywają. Tak. W związku z tym twoja działalność, twoje zainteresowania właśnie wypełniają tą lukę w jakiś sposób. Te spektakle, które robiłeś, które robisz dalej, one jakby odpowiadają na zapotrzebowanie publiczności piotrkowskiej, prawda? Zdecydowanie. Jest tak, że gro amatorów, gro ludzi, którzy kochają teatr właśnie w tej jego taką cudowną, niecodzienną stronę, zrzeszają się i zrzeszyli się kilkanaście lat temu. Wtedy wymyśliłem w Piotrkowie Amatorski Teatr Dorosłych, który działał ponad 12 lat. Jak sobie zdałem sprawę, że to tyle czasu, to się zdziwiłem lekko. W tym momencie nie pracujemy, odpoczywamy, od siebie mamy urlop artystyczny, ale już ciągnie mnie do współpracy z tymi ludźmi, bo to niezwykła grupa ludzi, którzy na co dzień pracują zawodowo, albo są studentami, albo są już na emeryturze i nagle wchodzą na scenie i staje 15 takich osób, które przynosi historię swojego życia i właściwie nic się nie musi dziać. Słowo póki co nie jest potrzebne, bo wystarczy, że oni na tej scenie będą, to już jest teatr. A jeżeli dołożą ruch, dołożą słowo wartościowe, potrzebne, wynikające z serca, no bo to jest klucz teatru amatorskiego, to myślę, że sukces tego teatru, który tak jak mówię 12 razy pokazywał premiery albo i więcej, wynika właśnie z tej potrzeby serca. Ale jakby na drugim biegunie takiej aktywności są wszystkie projekty, które robimy my jako stowarzyszenie, adresowane do takiego szerokiego widza. Czy to są projekty poetyckie, muzyczne, teatralne, te, które robiliśmy, bo często podpieramy się gwiazdami właśnie po to, żeby zainteresować piotrkowian, bo Piotrków jest bardzo specyficznym miastem. Pięknym, ulubionym moim niech będzie, ale bardzo trudnym i nieprzewidywalnym. Jako dyrektor Trybunału w Uśmiechu
który rok rocznie siedzi i myśli, co ja mogę sprzedać, bo muszę tak myśleć, bo to impreza na poły komercyjna jest. I zastanawiam się, co ten Piotrków w tym roku kupi. W tamtym roku trochę kręcił nosem na Stanisława Sojkę. Wymyślić? Skoro poruszyłeś te trybunały kabaretowe, to o nich chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo to jest naprawdę sztandarowa impreza Piotrkowa Trybunalskiego. Jedna z kilku, oczywiście. Z kilku, ale dzięki niej znany jest ten Piotrków w całym kraju i chyba nie tylko. Wiesz, ja taki moment zapamiętałem, jak robiliście z Magdą pierwsze trybunały kabaretowe. Trybunały, to były chyba pierwsze. Ja was spotkałem pod Mokiem na Alejach 3 Maja i zobaczyłem dwoje młodziutkich ludzi w sumie. Którzy się porwali na taką niesamowitą rzecz. Zorganizowanie czegoś takiego jest to przedsięwzięcie organizacyjne ogromne. Ogromne. Ale widziałem w was taki entuzjazm, taką wiarę i taką... Ale równocześnie świadomość tego, na co się porywacie. Na początek to był przegląd kabaretów. I to przyciągnął oczywiście ogromną publiczność, ale... Przyglądałem się temu, jak to się rozwija, że to kabarety przestały być w pewnym momencie tą główną atrakcją tych spotkań, a te akcenty zaczęły się przenosić na dobrą piosenkę aktorską, czy w ogóle dobrą piosenkę, na teatr, na spotkanie z ciekawymi ludźmi. Ten projekt zaczął się rozwijać pięknie i ewoluować w tym kierunku, którym jest najbardziej pożądane. Takie właśnie wypełnienie potrzeb mieszkańców. Pięknie to podsumowałeś, zwłaszcza, że w tym roku mieliśmy... Bo mamy to nagrane. Ale się rozwinął. Tak, zwłaszcza, że mamy właśnie w tym roku mieliśmy 20-lecie festiwalu. Aha. To wszystko, o czym powiedziałeś, jest kwintesencją i istotą tego festiwalu, bo faktycznie jesteśmy bardzo czujni na widzów, jesteśmy czujni na Piotrkowian, na ich gusta. Patrzymy też, co się dzieje w tak zwanym świecie medialnym. Wiemy, jak ten kabaret się niestety, mówię niestety z pełną świadomością, troszkę zdewaluował. Ilość kabaretów telewizji powoduje, że przestaje być to ciekawa rozrywka, a trochę staje się to rozrywka, mówiąc delikatnie, niewysublimowana. Przecież kabaret to przede wszystkim piękne pióro, świetny tekst, dobra piosenka i kameralne miejsce. A jak ja teraz wiem, że sprzedaje się Polska Noc Kabaretowa w tysiącach biletów, to trochę zastanawiam się, dlaczego ten kabaret tak się zmienił. Albo może nie jestem od tego, żeby się zastanawiać, tylko starać się robić to trochę inaczej po swojemu. I tak jak mówisz, to właśnie na trybunałach, ja jestem z tego bardzo dumny, po raz pierwszy w Piotrkowie była Krystyna Janda z Shirley Valentine, Hanna Banasza, która była po wielokroć na zaduszkach organizowanych lata temu w Moku Przysłowackiego, która wróciła, mówi, pamiętam, tak, byłam, zwłaszcza ze Krzyśkiem Jaślarem, znali się i znają z Poznania bardzo dobrze. To są te momenty, dla których właśnie warto robić festiwal, bo to wraca do nas w postaci sprzedanych biletów, uśmiechniętych ludzi, tych, którzy mówią znowu, super, ale nam daliście czadu, ale nas zaskoczyliście. I bardzo się cieszę, że skoro tak mówisz, to mam nadzieję, że tak jest. Skończyłeś reżyserię, prawda? Tak. We Wrocławiu. Wiesz, podobało mi się, jak przygotowywaliśmy plan do dzisiejszego nagrania i ty tak swobodnym krokiem, chodząc sobie, nagle przynosiłeś różne gadżety i wypełniałeś tą scenę. Tutaj świeczuszki, tam zegar, tutaj kubiki. Patrzysz scenicznie, prawda? Patrząc na coś, widzisz scenę. Tak, i myślę, że kiedyś się trochę tego wstydziłem, wręcz uważałem, że to może taka cecha mało męska, to po pierwsze, a po drugie może nie ma się też czym chwalić, ale teraz uważam, że powinniśmy o sobie mówić w jakichś superlatywach, trochę po amerykańsku. I ponieważ wiem, że naprawdę mało jest nas, i teraz może znowu przesadzę, ale proszę mi, darujcie, ludzi teatru w Piotrkowie, bo na palcach jednej ręki możemy policzyć tych, którzy parają się zabawą w teatr, to myślę, że tak, niech tak będzie, że umiemy robić ten teatr, chcemy go robić, przekazywać tę naszą wiedzę, tak jak my dostaliśmy ją od Elżbiety, dalej. Chciałem, mówiąc o tej scenografii, o tym, jak tworzysz klimat, chciałem tutaj powiedzieć o tych spektaklach plenerowych, których zrobiłeś kilka. I to znaczący. Kamienica na.
kamienica na. Ja też z poprosiłem... gwiazdami, ale równocześnie wykorzystując potencjał tych wykonawców piotrkowskich, których mamy znakomitych. Znakomitych. Proszę, ja po prostu gdziekolwiek się pojawiam na forum ogólnopolskim, ostatnio byliśmy w Bielsku-Białej na festiwalu, w tamtym roku braliśmy udział z Anią Bajdzienko w takim zjeździe reżyserów w Opolu, to ja po prostu mówię, że Piotrków jest kuźnią talentów. Zresztą o nas w Łodzi się mówi, ładnie to nazwała Kalina Jerzykowska, archipelag teatralny Piotrków. Mm-hmm. Tak. I to jest przepiękne wyrażenie, które oddaje klimat naszego miasta. Ja wszędzie się chwalę naszymi artystami, bo to nie są tylko aktorzy. To są artyści parający się i plastyką. Jest, nie wiem, Magda Mrozińska, która jest obecnie kierownikiem literackim Teatru Pleciuga w Szczecinie. Tych ludzi jest masa i gdybyśmy zebrali tych wszystkich kiedyś w Piotrkowie, o czym marzę, i zrobili tak jedną wspaniałą rzecz pod sztandarem Piotrkowa, bardzo, to myślę, że to byłoby niewiarygodne. Niewiarygodny pomysł. Znakomity pomysł. Zrób to. No, daj Boże, pewnie, że tak. Jeszcze się tam tli iskierka i płomyk. Mam nadzieję, że to będzie. Ale wracając też do twojego pytania o te koncerty Kamienica, też przygotowywałem się i poprosiłem to Daniela. Spektakle. Mówię, Daniel, sprawdźmy, kiedy to było po raz pierwszy, bo ja nigdy nie przywiązuję wagi do tego. Trochę mi to umyka i trochę żałuję, bo z kolei Elżbieta wszystko nagrywała i dzięki tej mamy niej taką dokumentację. I Daniel mówi, to wszystko było, wyobraź sobie, że tych kamienic było 10, ja myślałem, że 4-5. Do tego zrobiliśmy jeszcze dwie w pandemii, czyli jest około 12 wydarzeń, ale faktycznie ta ostatnia, która miała miejsce w Piotrkowskim Amfiteatrze, gdzie oficjalnie wchodzi 998 jest krzesełek, a nas było 1200. Ludzie siedzieli w tych korytarzach, no trochę wbrew przepisom, ale przecież nikt tego nie słyszy, z Marią Szabłowską, która opowiadała z Piotrkiem, moim bratem, i o Piotrkowie, ale przede wszystkim o historii piosenki polskiej, o artystach, o pisarzach, o twórcach, którzy pisali teksty od Młynarskiego, może nawet nie począwszy, nawet chyba skończywszy na nim, bo wcześniej w międzyczasie Osiecka, ale też piosenki lat 20. I tak dalej. Natalia Sikora, która przyjechała i która śpiewała Ewę Demarczyk, także myśmy wszyscy drżeli w kulisach, a mam nadzieję amfiteatr w Posada, tak, to są rzeczy faktycznie jednorazowe. Nad tym trochę boleję, że robimy rzeczy ważne, ciekawe, ale robimy je tylko raz. Aha. A może z drugiej strony jest to właśnie taki urok, może to jest piękne, tego właśnie miejsca i Piotrkowa, i tego, że robimy to intencjonalnie dla miasta. Tak, raz. Powiedz mi, Bartku, bo widzisz ten podziw w moich oczach, jak patrzę na ciebie, jak się robi taki spektakl plenerowy, wiesz, jak się opanowuje rzesze wykonawców, ale równocześnie przestrzeń, ale równocześnie to wszystko, co tworzy klimat, co świadczy o tym, że ten spektakl, który robisz, jest wyjątkowy, bo przecież od początku wiesz, że on będzie wyjątkowy i niepowtarzalny. Znaczy, liczę na to. Jak ty opanowujesz to wszystko? Jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne, bo nie mając stałej sceny teatralnej i takiego nawyku pracy i umiejętności produkowania takich wydarzeń, przede wszystkim największym problemem jest zebranie tych ludzi, artystów, mimo że piotrkowianie w większości, nie tylko, bo mamy aktorów zaprzyjaźnionego Teatru Jaracza, Teatru Alekin w Łodzi, tam w Legnicy, czy Teatrów Warszawskich, to największym problemem jest spotkanie, zebranie tych ludzi w Piotrkowie, choćby na jedną próbę, te próby symultanicznie odbywane gdzieś na Skype'ie, albo tutaj częściowo próby te muzyczne, przyjeżdża choreografka, jest to bardzo trudne, żeby zsynchronizować, ale jak oni już przyjadą, ci wszyscy ludzie staną, złożą te plecaki, usiądą, wypiją kawę w Busoli, jak oni tu są, jak ja już wiem, że ja ich nie wypuszczę, to ja wtedy mam tę pewność, o której ty mówisz, że to będzie dobre, bo ja wiem, że to są po prostu cudowni ludzie, fajni. Oprócz tych dużych spektakli robisz również spektakle na scenie, pracujesz z dorosłymi. Tutaj masz przerwę, ale wrócisz do tego teatru, ale pracujesz przede wszystkim z dziećmi, a to jest najważniejsza działalność edukacyjna, bo rozbudzasz wrażliwość teatralną, sceniczną u dzieci, rozbudzasz wrażliwość estetyczną, a to jest bardzo ważne w młodym wieku, bo to, co tam w tej podstawówce chwycą, co im... To zostaje często. To zostaje potem na całe życie. To... Ja rozpocząłem właśnie pracę taką artystyczną od pracy z dziećmi, przecież dzięki i za namową Elżbiety. Ja pamiętam, że też śmialiśmy, że gdybym na upartego chciał, to już bym mógł sobie zrobić taki benefis prawie, że 30-lecia pracy artystycznej, a mam ponad 40, bo ja już zaczynałem w wieku tam 15 lat, zwerbowany przez Elżbietę do przedszkola, prowadziłem tam zajęcia z dzieciakami. I ci nasi wychowankowie teraz już są dorośli, mają rodziny i pracują bądź w teatrach, bądź nie, bądź są artystami.
pracownikami, no na pewno są w jakiś sposób, ale niekoniecznie pracują w tej dziedzinie, to faktycznie od tych dzieci się zaczynało. Bardzo dużo się nauczyłem od dzieci, bardzo wielkiej pokory wobec dziecka, ale artysty i świadomego uczestnika kultury, wobec słowa, które musimy podać, bo dziecko, mimo że wyklepie, to żeby nie wyklepało, to musi dokładnie wiedzieć, co mówi. Musi rozumieć każde słowo. Oczywiście. A tylko Elżbieta potrafiła oszukać dziecko i wmówić mu, że to, co mówi, jest prawdą. Natomiast dzieci bardzo dużo mi dały. Od jakiegoś czasu coraz mniej z tymi dziećmi mam kontaktu, bo też jest trudno wszystkie te moje pasje jakoś wypełnić, ale tu w Busoli cały czas mamy teatry dziecięce, które prowadzi Ania, teatr familijny, co jest też, uważam, taką wyjątkowością na gruncie wcale nie Piotrkowa, myślę, że Polski. To jest idea dwudziestolecia międzywojennego, kiedy rodzice z dziećmi tworzyli tak zwany teatr familijny. Mhm. My wracamy do tego parę lat temu, Ani udała się taka premiera, no ale przyprowadź teraz do Busoli dziecko to raz, ale zostań z nim, ty dorosły człowieku, to jest bardzo trudne. Rodzice nie mają czasu, nie mają możliwości, trochę pewnie też się wstydzą, dlatego ten teatr familijny tak bardzo hołubię i tak bym chciał, żeby Aha. się na nowo odrodził w Busoli. Stowarzyszenie Busola, czyli Stowarzyszenie dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci, czyli dla wszystkich, jest właśnie po to, żeby tak, to realizować, tak. żeby to robić. 30 lat pracy, mówisz, twórczej. To oczywiście w cudzysłowie i zabawa to jest taka, ale gdybym policzył te pierwsze zajęcia teatralne Aha. w przedszkolu, które prowadziłem, to coś by takiego się uzbierało. Natomiast tak świadomie myślę, że pracuję w teatrze od 20 lat już jako taki, znaczy jako reżyser, jako twórca, ten, który daje twarz danemu spektaklowi. I to były właśnie początkowo spektakle dziecięce, które zmieniały się, bo moi uczestnicy zajęć dorastali i zaczynało się bardzo niewinnie, a kończyło się bardzo mocno takimi trudnymi rozmowami z młodymi człowiekami o tożsamości, o potrzebie jakiegoś odnalezienia się nie tylko w mieście, ale też w rodzinie, w sobie. To są bardzo trudne tematy, a młodzi ludzie teraz zwłaszcza potrzebują rozmawiać. Bardzo dużo mają do powiedzenia. Czasami my dorośli, czasami oświata, szkoła, jakiś system, nie mówię konkretnie kto, bo to nie o to chodzi, skutecznie zamyka im usta. A teatr jest idealnym miejscem, żeby rozsupłać to, co jest zawiązane i żeby się wylało. I jeżeli jest to robione pod kierunkiem kogoś, kto wie, jak pomóc, to myślę, że powstają tak niewiarygodne rzeczy i tak mądre i potrzebne dla tych ludzi, ale też dla widza, dla odbiorcy chwile, że potem nosimy je na długo. Cudowna jest twoja pasja, to jest świetne, i to przekonanie tak. w głosie, które porywa do pewnych myśli, do pewnych chęci działań. Prywatnie jesteś mężem Magdaleny. Tak. Również artystki. Również no, w końcu razem tworzyliście większość tych rzeczy, o których mówisz. Więc jak się żyje w małżeństwie z osobą, która to samo robi, co ty? Robi to samo, robi więcej, więc teraz jest dosyć trudno. Aczkolwiek powiem, że no wiadomo, że się cudownie jakoś uzupełniamy. Bardzo się też często spieramy. Nasze dzieci wiedzą najlepiej, jak to wygląda u nas w domu. Natomiast Magda teraz z racji pracy z chłopakami z kabaretu chyba dużo wyjeżdża, więc trochę jest to też piękne, bo za sobą tęsknimy. Coś, czego nie zawsze... To jest chyba najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze, czego nie mogliśmy doświadczyć, no bośmy byli ze sobą nie tylko w domu, ale i w pracy. Czasami się to naprawdę przenosiło. Może nie noże, ale latały talerze czasami, no bo trudno jest wyjść z emocji, która na próbie o 16 jest wysoka i o 17.30 przy obiedzie nie rozmawiać o tym. Dlatego teraz, jak Magdy częściej nie ma w domu, mamy o czym opowiadać i myślę, że mam nadzieję, trochę przeżywamy siebie na nowo i bardzo mi jest dobrze z tym. Bartku, musimy kończyć. Szkoda. Ja wiem, że szkoda. Cudownie się z tobą rozmawia. Życzę ci następnych lat pełnych tak twórczego zapału i te lat pełnych sukcesów. Życzę ci naprawdę wszystkiego najlepszego, z szacunkiem do ciebie się ogromnym odnoszę. Proszę państwa, Bartek Gumulec. Człowiek, który robi teatr w Piotrkowie. Człowiek, którego warto znać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.